Dzień dobry, witam Was serdecznie. Powiem Wam, że już prawie skończyłem, także troszkę roboty było, ale jeszcze muszę trochę pospachlować. Tak to wygląda, widzicie, tu nie było tynku, nie było nic. Jest wszystko wytynkowane, ale oczywiście już sapie. No i to już ładna ściana jest. Nie marzę się. Kafle są położone. Oczywiście tu trzeba jeszcze cokolwiek pozakładać. Jeszcze trochę to powrównać. No i będzie pomieszczenie gotowe. Oczywiście trzeba będzie półeczki robić, takie różne rzeczy. Jak będzie pomieszczenie zrobione, to tu będzie tylko ogrodowe rzeczy będą tutaj. Zamiast wągla, ogrodowe rzeczy. No i tak wstępnie Wam chciałem pokazać. Jeszcze jest brudno, widzicie. Jeszcze to wszystko trzeba wymyć. Ale jeszcze troszkę pracy i będzie ok. Dlatego czasami po prostu... czasami tylko, wiecie, ja czytam Wasze komentarze i czasami po prostu padam wieczorem, bo zmęczony jestem. Ale już. Ale czeka mnie drugie pomieszczenie, czyli z tamtej strony, tam. Drugie pomieszczenie. Jeszcze do roboty. No, idziemy na ogród. Chcę Wam pokazać trochę ogrodu. Ale... co tak sapiesz? Ciepło ci się robi, tak? Rano jest przecież. Idziemy do ogrodu. Pokażę Wam parę rzeczy. Już malinki rosną. Tam zawsze segregację robię. Śmieciuchów. Malinki rosną. Będą fajne, ale nie o tym. Tu są moje konwalie. Widzicie? Prywatne. Rozrastają się same. Fajnie rosną, kwitną ładnie. Piękne dzwoneczki mają. Ładnie pachną. Idziemy dalej. No widzicie, japońska już przekwitła. Już nie ma kwiatów. Widzicie. Ale to nic. Powoli wszystko powoli. Tu Wam pokażę. Wonie, jakie wysokie są, patrzcie. No masakra, po prostu one są ponad metr. Tu jest ta nowa, ciekaw jestem, jaki będzie kolor. Patrzcie, ile główek ma. To dopiero się będą rozwijać, ale jeszcze będą grubsze, będą takie wielkie. Takie wielkie będą. Ładne. Dobra, idziemy dalej. No, tu jak wiecie, borówki. Kwitną, coś tu będzie, ale w tym roku nie będzie za dużo. Powiem Wam, jakoś tak za mało poobcinałem chyba w tamtym roku. Ale coś tam zawsze będzie. Drzewo tlenowe, widzicie, jak ładnie już rośnie te. Ładnie. A tu jest. A tu jest tam. Tu trochę wszystko, widzicie, ale od dołu fajnie wypuszcza. Muszę to obciąć, tą końcówkę, żeby nie przeszkadzała. No, borówki, wiadomo. No i to tak. Ale, aha, glicynię Wam pokażę. Zobaczcie z daleka, jaka piękna jest. A jaki zapach jest. A dopiero zaczęła kwitnąć. A tu, wiadomo, żonka, widzicie. Podlane wczoraj, bo sucho. Sobie tutaj ma te roślinki różne. Ja nie pamiętam wszystkich nazw. Chociaż może wszystkich. Połowy nie pamiętam. No, pokażę wam moją glicynię. Zobaczcie, jak ona jest wysoka. On ma, nie wiem, 6 metrów będzie miała. Widzicie, jak jest z rana, jak nie ma wiatru, jest taki zapach. Zresztą wiatr jest też. Zaczynam, widzicie? Tu jeszcze końcówka nie wypuszcza, ale dużo jest takich, co
to jeszcze nierozwiniętych, widzicie. Wszystko jest nierozwinięte. Dopiero zaczęła. Jakie zapachy idą. Coś wspaniałego. Zobaczcie, jakie to jest wielkie drzewo. Drzewo to jest krzew, tak. W zależności jak tam myślicie. Ogromne to jest. Trzeba ją formować i wiecie, tak puszczać na boki. Tu jest też, wiecie, linki mam takie i będę tutaj, zrobię drabinkę na tej lince, bo są podwójne. Puszczę ją tutaj, też taki korytarz będzie, bo tu jest też taki korytarz. Muszę to dźwignąć, bo tak opadła. O, widzicie, jaka przestrzeń się robi. Hibiskus. Jeszcze nie kwitnie, na razie ma zielone kwiaty. Nie pamiętam, azalia? Nie chcę gadać, wiesz, wiecie. Ale coś takiego, ładnie zaczyna kwitnąć też. Pięknie. To jest taki kącik. Różnorodne rośliny tu rosną. Dobra. Idziemy do szklarni. Ale piękna jest. Jak pod wiatr pójdziecie, to taki zapach daje, że naprawdę. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Ogromne. Idziemy do szklarni. I obok też. Wyrosła mi cebula. Nie wiedziałem, co z nią zrobić. To wziąłem, trochę posadzałem. Dobrze ją podlewam, żeby na zielone było po prostu i żeby było do chlebka takie zielone. Nawet rośnie, nie powiem. No mam tu oczywiście cukinie, tam takie wczoraj przesadziłem ze szklarni. Tu też posiałem różne rzeczy, niech rosną. No, oczywiście ziemniaków w tym roku nie sadziłem, ale zobaczcie, ile ziemniaków mi tu wyrosło. Widzicie to? Wiadomo, że zawsze coś zostanie, a ślimaki okrutne są po prostu. Wszystko to jest kwas jakiś. Zobaczcie, jak jedzą te wszystkie rzeczy. To jest kwas, to jest fasolka, widzicie, szparagowa. I tak poobgryzana jest, że nie wiem, czy będę musiał dosiać za 2 tygodnie. Może świeżej wsadzę, może mniej tych ślimaków będzie. Wtedy. O, a tu mieczyki są, tak? Nie, irysy. Ale coś mało. Poziomki tu będą. Mało tych kwiatów w tym roku coś. Ale do wazonu troszkę będzie. No, tak jak wam wcześniej pokazywałem tu przed szklarnią. Oczywiście winogron już ładnie też puszcza. Rzodkiewki już, ale nawet rzodkiewki, patrzcie, obgryzają te ślimaki. Buraki, rzodkiewki, trochę truskawek. Bezkolcowe, ostężyny, tu będą poziomki też. Idziemy do szklarni. Szklarni jak szklarni, pootwierane. Żeby się by zapylało, żeby pszczółki mogły wlatywać. Tu jeszcze mam, widzicie, tu jeszcze rośnie akwarzan, tu jeszcze są cukinie. No, będziemy przesadzać ogórki. Widzicie, ogóreczki już kwitną ładnie. Na razie na takich patykach będę musiał tutaj po prostu powkładać te sznurki od góry, żeby się do góry pieły, ale już ogóreczek, widzicie, tu jest malutki. Tu też oczywiście ziemior mi tu się zrobił, nie wiem skąd tu się wziął, ale dobra, cała ta już część zjedzonej, oczywiście część zjedzonej przez ślimaki. Muszę nasadzić nowej sałaty. Dzisiaj zjemy te 2 główki, a potem te 3 i będzie koniec. No i widzicie, no, papryka też rośnie, tylko 2 krzaczki
sadziła żona, ale dobra, bo akurat. No i pomidorki. Tu nie zdążyłem, widzicie. Jakoś mi to przeoczyłem, po prostu już dwa idą, po prostu jeden i dwa. To już zostawiam, bo już za grube jest, po prostu się rozdzielił. To już go tam zostawię. A tu patrzcie. O, to jakiś grzyb tu rośnie, patrzcie. Uszak, czy jak to się nazywa? Jaki twardy. O, taki jakby z gumy. O, taki grzyb. Może jadalny, ale nie będę jadł i nie będę zrywał. No, pomidorki też już są duże. Zaczynają kwitnąć. Co niektóre trzeba będzie zapylić. Może tu benzelek wezmę, bo też zapylę troszkę. No, zobaczymy. No i ogólnie rośnie wszystko dobrze. Jakby nie ślimaki, to by było jeszcze lepiej. Tu pod tymi wolinami mam nadzieję, że w tym roku będą maślaczki rosły. A tu jest dużo grzybni. Tam dalej pieczarki rosną. A tutaj powinny już w tym roku, w tamtym roku były trzy, chyba czy cztery. Były te żółte i te normalne. Także może w tym roku coś będzie. Samo wyrosło. Zobaczcie, jakie ładne. Nie ścinałem, gdzie niech rośnie. Ładnie wygląda. A taki widok mam z tarasu. Piękne drzewo, co? Piękne. Nie pamiętam, jak się nazywało. Ale nieważne. Najważniejsze, że pięknie wygląda. Dobra, no to dzisiaj taki odcinek. No, trzeba się po prostu nacieszyć też oko. Bo wiecie, nie tylko człowiek pracą żyje, tak? No, żeby to doprowadzić do takiego porządku, no to trzeba dużo pracy. Ale potem powiem wam, tak oko cieszy, że naprawdę, że człowiek nie żałuje, że tyle pracy włożył w to wszystko. Naprawdę jest super. A jeszcze jak jest pogoda, to... No to trzymajcie się. Do następnego, pa, pa. Thank you.